Cześć, z tej strony Kuszy, witam was w kolejnym odcinku Pokémon Go. Pozwólcie, że ściągnę tę maskę, bo jestem na trawniku z daleka od miejsc, gdzie chodzą jacyś ludzie, jacykolwiek. I założę na chwilę okulary, bo jest dużo informacji fajnych. To oświetlenie jest okropne, w którym się znalazłem. Słuchajcie, ten odcinek zacznę od informacji. Są naprawdę mega ekscytujące, także musicie tego wysłuchać. Po pierwsze, Niantic przywrócił tymczasowe bonusy. Do czerwca 2021 mamy zwiększoną efektywność incensów oraz Pokémon Buddy przynosi nam 5 giftów na raz do 3 razy dziennie. Ponownie, także Niantic przywraca część tych bonusów, które były w związku z sami wiecie czym. W Australii zaczął się już test możliwości wbicia 50 levela, co znaczy, że są już w Australii trenerzy, którzy mają 41, 42, 43 level. Wyższego na razie nigdzie nie widziałem na internecie, że tutaj na przykład Fleece King ma podane swoje wymagania na 41 level dokładnie w grze. Tak jak powiedziałem, trenerzy w Australii już teraz mogą wbijać 50 level, bo u nich jest to wszystko testowane. U nas wreszcie świata będzie to dopiero 30 listopada, ponieważ Niantic lubi testować nowe rzeczy w Australii, dlatego że Australia jest bardzo do przodu, jeśli chodzi o strefy czasowe, to po pierwsze, po drugie dlatego, że to jest stosunkowo mały kraj, ale bardzo zaawansowany technologicznie i rozwinięty gospodarczo i anglojęzyczny, także idealne takie pole testowe dla Nianticu. I na 41 znamy dokładne wymagania. 6 milionów dodatkowego expa, czyli łącznie 26 milionów, sparapuj legendarnego Pokemona 20 razy, proste, wygraj 30 rajdów, dosyć czasochłonne lub rajd pasochłonny, jak ktoś chce to zrobić za darmo, no to musi 30 dni poświęcić. Złap 200 Pokemonów w ciągu jednego dnia, do zrobienia myślę. Parę godzinek pograć i do zrobienia, nieważne gdzie się mieszka, czy w miejscu, gdzie jest gęsto Pokemonów, czy nie gęsto. W jeden dzień przysiąść, poświęcić kilka godzin i można to zrobić. Kurczę, przesunę się naprawdę, bo tak mnie boli to moje złe oświetlenie. Dobra, może tu będzie troszkę lepiej. Także to są wymagania na 41 level, słuchajcie. W ostatnim filmie mówiłem te wymagania też, ale nie znałem dokładnych liczb. Teraz już znamy dokładne liczby w wymaganiach od trenerów z Australii, dlatego to podaję. Jeśli chodzi o poziom 42, wymagania. Dodatkowe 7,5 miliona expa, czyli łącznie dochodzimy do 33,5 miliona expa, jeśli dobrze liczę, na poziom 42. Ewoluuj w jego w każdą z jego unikalnych ewolucji. No to wiemy, Jolteon, Vaporeon, Flareon, Umbreon, Espeon, Sylveon jeszcze nie wszedł do gry. Aha, no jeszcze Glaceon i Sylveon, no to w sumie dosyć sporo tego jest. Użyj przedmiotów ewolucji, żeby ewoluować Pokemona 15 razy. No to może być dowolny przedmiot typu Upgrade, Sinnostone, cokolwiek, ale łącznie 15 razy. Zrób 3 excelenty, no to nie powinno być dla nikogo problemem, kto będzie miał poziom 41, no to chyba jest doświadczonym graczem. Użyj 200 berry do łapania Pokemonów, no to jest znowu taki krok czasochłonny, ale do zrobienia. I słuchajcie, do tej pory na moment robienia tego filmu znalazłem jedną osobę, która wbiła ten 42 level w Australii i wrzuciła już jakie są wymagania na poziom 43. I jest to tak, kolejne 9 milionów expa, czyli w tym momencie dochodzimy do bodajże 45 milionów 500, coś koło tego, zaraz też podam dokładne liczby. I tak, zdobądź 100 tysięcy Stardustu, niby dużo, ale jak są na przykład jakieś eventy, to można to zrobić w jeden dzień. Użyj 200 razy super efektywnego charge ataku, no to na gymach na przykład można sobie to porobić. Też to jest taki bardziej grind, żeby troszkę to czasu zajęło. Złap 5 legendarnych Pokemonów do zrobienia w godzinkę, także tutaj myślę, że jednak mimo wszystko dalej największymi wymaganiami są te wymagania dotyczące expa, no bo to 9 milionów expa, 9 milionów expa to jest sporo, tak? Zresztą zaraz zobaczycie wymagania, dalsze też levele, jeśli chodzi o expa. Aha, i tutaj na tym obrazku na 43 level widzimy, że jeden task już jest zaliczony na tym screenshocie na samym dole. Ten task to było zrób 5 platynowych medali. Nowy poziom medali, mam też informacje, jakie dokładnie będą wymagania na medale platynowe, także też wam zaraz powiem. Tutaj tak wyglądają Platinum Badge, to jest screenshot od Fleece Kinga, wspomnianego wcześniej, który jest dosyć hardkorowym graczem, także nawet nie musiał nic robić, a już w momencie po prostu jak zaczęły się te testy w Australii, no to już ma powbijane większość tych medali na platynę. Także słuchajcie, teraz wam przedstawiam wymagania na poszczególne medale, jeśli chodzi o medale platynowe i od razu robimy sobie porównanie, czy mi dużo brakuje do tych medali, sam jestem ciekaw, także odpalam swoją grę. I szybciutko zanim przejdziemy do medali platynowych, to ktoś już rzucił w trakcie jak montuje ten film wymagania na level 44, tutaj widzimy kolejne 11 milionów expa, wygranie 30 walk na Great Lidze, 30 na Ultra Lidze, 30 na Master Lidze i 20 ogółem na Go Battle Lidze, także rozumiem, że te Great Ligowe, Ultra Ligowe i Master Ligowe można wygrać poza ligą, ale nie jestem pewien, czy tak to może działać. I będziemy sprawdzać, czy będę mógł dobić poziom 43, to znaczy, czy będę miał 5 chociaż medali platynowych, no bo jeśli chodzi o ilość expa, no to na spokojnie dobijam tam poziom 44, 45 już na ten moment, ale zobaczmy, jak tam te moje wymagania, jeśli chodzi o platynowe medale. Jak przejdziemy na sam dół, to są odznaki za łapanie poszczególnych typów Pokemonu. Na złotą odznakę do tej pory było 200 złapanych Pokemonów danego typu, na odznakę platynową będzie 2500. Także przeskok spory, ponad 10 razy więcej i widzimy, że
Walczące mam, normalne też mam, latające mam 9000, ziemne 3000, zobaczymy takie najrzadsze typy, na przykład smoczy pewnie rzadki 900, także tutaj nie miałbym platynowej odznaki, mroczny też nie miałbym jeszcze platynowej odznaki, mam 2300, czy baśniowy 2300, no też nie miałbym tej platynowej odznaki jeszcze i tak jak widzimy tutaj za złoto mam plus 3 do łapania pokemonów z danego typu, no to za platynową będzie plus 4, także fajna gratka do zbierania dla takich bardziej doświadczonych graczy, żeby mieć po prostu jeszcze większą możliwość łapania łatwiej pokemonów z wszystkich typów. I teraz tak, na przykład odznaka za unknowny. Było 26 unknownów na złotą odznakę, teraz będzie 28 na platynową, dlatego że z tego co kojarzę to jest tylko 28, czyli jak masz wszystkie unknowny, no to wtedy masz platynową odznakę. Nie wszystkie te odznaki mam podane, jakie będą wymagania, ale na przykład pokemony z pierwszej generacji, to jest ta odznaka, obecnie jest 100 pokemonów na złotą odznakę, 151 będzie na platynową, czyli cały kompletny Pokédex i to dotyczy wszystkich generacji, gdzie już są wszystkie pokemony w grze. Po prostu całusieńki kompletny Pokédex to będzie platynowa odznaka. Odznaka za fotobomby do tej pory było 200 na złotą, będzie 400 na platynową. Odznaka za obronę gymu, było złoto za bronienie przez 1000 godzin, będzie platyna za bronienie przez 15 000 godzin, także gigantyczny przeskok, jak widzicie, jestem bardzo daleko tej platynowej odznaki. Także no fajnie, widać, że to będą wyzwania po prostu dla tych doświadczonych graczy. Wyklute jajka, tu mam 2800 i na złotą odznakę wcześniej było 500 wymagane. Jak wejdzie platynowa odznaka, to na platynę jest wymagane 2500 wyklutych jajek. Także w tym momencie 30 listopada ja od razu otrzymuję automatycznie platynową odznakę za wykluwanie jajek. Ewolucje pokemonów było wcześniej 200 na złoto, teraz będzie 2000 na platynę, także tutaj platynę też od razu otrzymam automatycznie. Jeśli chodzi o questy, to było 1000 na złoto, będzie 2500 na platynę, także jestem daleko platyny. Złoto już mam, ale platyny no muszę popracować, ja tutaj nie mam zwyczaju robić questów na co dzień, będę musiał chyba zmienić ten zwyczaj. Złapanych łącznie pokemonów, to jest chyba ta odznaka, tak jest. 2000 było wcześniej na złoto, jak wejdzie platyna, no to będzie wymagane 50 tysięcy złapanych pokemonów. Wow, to jest śmieszne, bo w sumie jak tak patrzę na swoje wyniki, to właśnie mniej więcej ledwo przekraczam te właśnie wymagania na platynową odznakę. Czy to jest, czy Niantic wchodził na moje konto i patrzył, ile ja mam zrobionych rzeczy na moim koncie? Pewnie nie, pewnie to jest przypadek, ale no wychodzi na to, że taki przeciętny, nie grający wcale zbyt dużo, ale doświadczony gracz, który gra już parę lat, no to mniej więcej ma właśnie w tych regionach lub więcej, lub oczywiście więcej te poszczególne rzeczy. Także tacy gracze jak ja, no dużo tych odznak, od razu automatycznie im się wbije platyna. Duże magikarpie, gdzie te duże magikarpy? Tego nie mam zrobionego, bo mam 136 na 300, będzie 1000 na platynę. Malinki, czy mam odznakę za malinki gdzieś? To jest odznaka za malinki, mam 1000, a będzie na platynę wymagane 15 tysięcy. W niektórych tych, kurczę, odznakach te przeskoki są jakieś takie z kosmosu, trochę tego nie rozumiem. Odznaka za rajdy legendarne, ja to mam na srebrze dalej, bo zrobiłem 633 rajdy legendarne w mojej karierze do tej pory. 1000 jest na złoto, na platynę będzie 2000. Także tak dosyć rozsądnie myślę. No i jest powiedziane, że na 43 level trzeba zrobić 5 platynowych odznak. Także z tego co patrzę, to będę miał platynową odznakę za łapanie, za ewolucję, za wykluwanie, za wpisy w Pokédexie z Johto, Hoenn też mam wszystkie, Sinnoh mam wszystkie i oczywiście Kanto mam wszystkie. Czyli te odznaki też mi wejdą od razu automatycznie na platynę, także mam w tym momencie więcej niż 5 platyn, także od razu to wymaganie u mnie jest zaliczone. Natomiast oczywiście będę sobie pracował nad innymi platynowymi odznakami powolutku, bez pośpiechu, bez presji. Jako taka, wiecie, ciekawostka, to jest fajna rzecz, żeby zbierać coś fajniejszego, żeby było też takie ciekawe wyzwanie dla trenerów bardziej doświadczonych w Pokémon GO. To teraz wracamy do wymagań punktów doświadczenia, bo oczywiście te questy na każdy level to jest jedna sprawa, a druga sprawa to są punkty doświadczenia. Patrzymy na moje łączne punkty doświadczenia, mam ich 65 milionów w tym momencie. Tutaj mam taką grafikę, to są przecieki, nieoficjalna informacja, ale wydaje się to wszystko pokrywać z tym, co tam mieliśmy pokazane. Są też napisane nagrody, nie będę ich wszystkich czytał, może niektóre przykładowe. I na 40 level jest 26 milionów, to się zgadza z tym, co było na screenshotach. Na 42 33,5 miliona expa, no to się zgadza z tym, co policzyłem. Oczywiście to jest łączny exp. Nie, że masz 40 level i teraz musisz bić kolejne 30 milionów expa, żeby bić 42, nie. Łącznie całego expa w historii, czyli ta liczba, którą przed chwilą pokazywałem na swoim profilu, że mam tego 65 milionów, to ta liczba, to jest ta podana tutaj, która jest wymagana na dany level. 43, 42,5 miliona expa, 44, 53,5 miliona expa i 45, 66,5 miliona expa. Także brakuje mi tam dosłownie z 1 miliona i w listopadzie wchodzę, po oczywiście ukończeniu odpowiednich tam questów, na 45
level. Także mój nowy level w Pokémon Go to będzie level 45. Nie ma łatwo, nie ma lekko. Jeszcze naprawdę długa droga przede mną, jeśli chcę dojść do 50. Bo widzimy, że 46, 82 miliony. 47, 100 milionów expa. 48, 121 milionów expa. 49, 146 milionów expa i 50, 176 milionów expa. I przykładowe nagrody za level 50, 50 Ultra Boli, 50 Max Potków, 1 Elite Charge TM, 2 XL Rare Candy, 5 Incensów, 5 Lucky Eggów, 5 Super Inkubatorów, 5 Lurów, nowe ubrania. I co jest fajnego na 50 levelu? Ekskluzywna kurtka bomberka z naszywkami. Także no można flexować się, że ma się 50 level, bo się dostaje ekskluzywną kurtkę. Natomiast słuchajcie, ważna informacja teraz. Poziomy od 41 w górę w tym momencie nie mają znaczenia w Pokémon GO, ponieważ wraz ze zmianą 30 listopada wchodzi nowy system, gdzie możemy parapować Pokémona na poziom o 10 wyższy niż nasz. Także maksymalny poziom Pokémona to będzie 50 i już na poziomie 40 będziemy mogli maksować Pokémony na poziom 50. Także te poziomy 41 do 50, one są takie kosmetyczne. To nic nie zmienia w naszej funkcjonalności, bo i tak już możemy maksować nasze Pokémony na 50, mając level 40, i to jest tylko kosmetyczne. Robimy to dla osiągnięcia, takiego poczucia, że zrobiliśmy coś fajnego, dla kosmetyki, czyli po prostu poszczególnych na przykład elementów ubioru dla naszej postaci, które odblokowujemy, oraz dla nagród typu Elite TM-ki. No to są dosyć rzadkie i fajne nagrody, które warto w ten sposób sobie zdobyć. Także level 41 w górę to jest tylko i wyłącznie flex. Oczywiście będę tutaj pracował i będę starał się robić dużo expa na tyle, na ile to jest możliwe, oczywiście przy mojej obecnej sytuacji, gdzie mam rodzinę, dzieci i różne tam swoje rzeczy na głowie, ale podoba mi się, że nawet rzucił takie wyzwanie troszkę dla trenerów właśnie, żeby naprawdę było co robić. No tylko tacy najbardziej hardkorowi gracze na świecie już mają to wszystko pozaliczane, tak? Nie muszą wcale już nic robić, żeby mieć ten 50 level, nie licząc uzupełnienia tych niektórych etapów questów. Słuchajcie, przypominam, że obecnie trwa event na przyjaźni, dostajemy dwa razy więcej serduszek, także jak Wam zostało dwa dni z kimś do wbicia serduszka przyjaźni i otworzycie gifta, to Wam się wbije od razu. Uważajcie, żeby przypadkiem nie wbić poziomu przyjaźni bez Lucky Egga. Przypominam moim wszystkim friendom, ja będę otwierał jutro na Community Day'u koło 11.10, 11.15, żeby każdy zdążył odpalić grę i Lucky Egga i wtedy będę wbijał te poziomy przyjaźni po kolei z wszystkimi moimi tutaj friendami, gdzie brakuje jednego lub dwóch dni do 4 lub 3 serduszka. I oczywiście jeszcze do 30 listopada mamy więcej expa za robienie rajdów, także na live'ie głównie będę robił rajdy na Lucky Eggu. I pamiętajcie, że do 31 grudnia, kto zdobędzie 40 poziom, ten może otrzymać medal specjalny na pamiątkę tego. I myślę, że zrobię jeszcze filmik, taki poradnik, jak właśnie wbić 40 level do końca roku. No jakoś w przyszłym tygodniu go wrzucę pewnie. Aha, jeszcze jedna informacja a propos 41 levela i wyższych. Pewnie Was to troszkę zaboli, ale przelicznik starych, zwykłych candy na nowe XL candy w Australii póki co to jest 100 do 1, czyli 100 starych candy daje Ci jednego XL candy. To jest bardzo, bardzo mało i bardzo, no cóż, słabe to jest dla graczy, którzy zbierali candy przez te wszystkie lata. Natomiast wiemy, że będzie dużo sposobów na zdobywanie XL candy, na przykład poprzez trady, poprzez łapanie po prostu Pokémonów, poprzez zbijanie rajdów i tak dalej. No także trzeba będzie po prostu jakby od nowa zbierać candy do większości Pokémonów. I to jest trochę słabe, biorąc pod uwagę na przykład rare candy z rajdów, możesz zrobić nowe rajdy i trafić nowe XL candy, więc Niantic zrobił to po to, żeby ludzie nie mogli od razu wymaksować swoich Pokémonów na 50 level, tylko naprawdę, żeby wymaksowanie Poka na 50 level to było trudne przedsięwzięcie i naprawdę bardzo, bardzo duże osiągnięcie. I tak to będzie wyglądało teraz w Pokémon GO. Słuchajcie, jeśli jesteście podekscytowani wejściem 50 poziomu w Pokémon GO i całą tą aktualizacją, zostawcie łapę w górę, a jeśli nie, to napiszcie jakiś komentarz i widzimy się niedługo w kolejnych filmach z Poksów. Trzymajcie się, na razie, cześć!